Dzisiejsze puzle wiary będą bardzo nietypowe. Nagrywam je w trakcie drogi pielgrzymowania z Krakowa do Częstochowy. Idziemy z blisko 1400 pielgrzymami. Ja idę w grupie rodzinnej i w trakcie pytam różnych pielgrzymów o ich doświadczenia z ich drogi, tego jak przeżywają ten czas, co dla nich jest trudne, co dla nich jest piękne. Bardzo Was serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Złe wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem Dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Cześć, jestem Gabrysia, pochodzę z kraworidzy Brzydowskiej i aktualnie idę na studia. Cześć, jestem Ola, jestem z Brząsowic pod Krakowa i bardzo lubię grać na skrzypcach. Mam na imię Kasia, jestem z Warszawy i prowadzę sklep z muminkami. Jestem Magda, przyjechałam z Błonia e, i tworzę gry planszowe. Maćku, powiedz mi proszę, jaki jest powód, dla którego w ogóle zdecydowałeś się pójść w pierwszej pielgrzymce dominikańskiej do Częstochowy? Ten powód na tą pielgrzymkę jest dosyć specyficzny, bo zainspirowała mnie do tego piosenka, takiego muzyka, który się nazywa Tał, i jego piosenka Cichy śpiew na temat dzieci. I tego, że wiele dzieci krzywdzonych nie ma możliwości powiedzenia o tym i stwierdziłem, że zaniosę to na jasną górę. Jestem Adam, przyjechałem z Katowic, jestem informatykiem. Cześć, jestem Mateusz, studiuję grafikę, przyjechałem z Katowic. Jestem Piotr, przyjechałem z Warszawy, na co dzień jestem analitykiem biznesowym. Jestem Agnieszka, przyjechałem z Warszawy i na co dzień pracuję w fundacji. To rzymka trwa cały rok. Można powiedzieć, że polityka dominikańska to jest tylko takie przypomnienie, do czego jesteś powołani do realizowania tego cały czas. Bycie homowiatorami, bycie ludźmi w drodze. Pielgrzymowanie jest dla mnie czasem zatrzymania, czasem wspólnej modlitwy. Bardzo się cieszę, że jestem tu ze znajomymi. I właśnie ten czas modlitwy wakacyjnej, modlitwy w drodze, wśród znajomych, razem tworzymy wspólnotę, to jest dla mnie pielgrzymowanie. Myślę, że to jest pokonywanie własnych e, słabości. E, miłe, raz, że miłe spędzanie czasu, ale dwa, że pożyteczne. E, z pogłębieniem wiary, też z poznaniem nowych ludzi, otwarciem się na nowych ludzi i na Pana Boga. Pielgrzymowanie przede wszystkim jest drogą. Takim byciem cały czas w drodze, pomiędzy różnymi punktami. To można rozumieć dosłownie, ale ja to bardziej rozumiem metaforycznie. O, opowiedz mi o tym. Um, dla mnie ta pielgrzymka, w której bierzemy udział tutaj, to jest takie, no, do, z jednej strony dosłowne chodzenie pomiędzy punktami, ale tak naprawdę to jest takie chodzenie, które mi daje potem siłę do tego, żeby przemieszczać się metaforycznie pomiędzy kolejnymi punktami w moim życiu. Um, więc to jest takie chodzenie, które. Um, Pomaga mi sobie przemyśleć pewne sprawy, podsumować sprawy na przykład zeszłego roku, przemyśleć to, dokąd zmierzam pielgrzymowanie jest dla mnie drogą, która trwa nie tylko tutaj na wyjeździe, na pielgrzymce dominikańskiej, ale przede wszystkim przez całe życie. Jest to dla mnie droga, która ma bardzo różne kolory, to znaczy ma kolory i bardzo e, jasne, dużego szczęścia, dużej, duży, dużo entuzjazmu i dużo takiego pozytyw, pozytywnej energii, ale też bardzo często jest to, są to momenty, w których trzeba walczyć o to, żeby iść, trzeba walczyć o to, żeby nie upaść, więc myślę, że droga, która, ma, która jest sinusoidą, ale sinusoidą, która ma jakiś sens i dlaczego się zdąży. Pomyślałem sobie, że są takie momenty rodzinne, kiedy wszyscy, na przykład cała rodzina zjeżdża się do babci, bo jest po prostu jakieś wielkie święto i dla mnie tym właśnie jest pielgrzymka takim przyjazdem do, do Matki Bożej, taką drogą do niej, e, drogą, która, którą traktuję jako rekolekcję w drodze, gdzie po prostu daje taką przestrzeń Pan Bogu, żeby On zadziałał. Rzymka to jest taki, taka esencja tego, co się w nas dzieje podczas codzien, codzienności. Że to jest taki moment, kiedy przeżywamy wszystko, kiedy przeżywamy kryzysy, zmęczenie, radość, euforię, spotkanie. Pewnie każdy ma na to jakiś swój punkt widzenia. Dla mnie pielgrzymowanie jest przede wszystkim spotkaniem. To może być spotkanie w drodze, ale może być to też spotkanie w czasie odpoczynku, nie ruszając się. Ale możliwości czy okazje do spotkania drugiego człowieka w przeróżnej sytuacji jego życiowej, stanie emocjonalnym, przeróżnego, przeróżnej drugiej osoby, też w różnym wieku, i tak dalej, tutaj możliwość jest no, praktycznie nieograniczona, bo jest nas bardzo wielu i jest, jesteśmy bardzo różni. No ale coś, co nas łączy. To jakoś wiara w to, że ta wspólna droga ku, ku matce Bożej, ku Jezusowi jest czymś, jest właściwym kierunkiem, i myślę, że ten jeden punkt wspólny wystarczy, nawet jeżeli wszystko inne by nas różniło. Więc dla mnie to spotkanie przede wszystkim. Triumfowanie jest dla mnie sensem życia tak naprawdę i preżynka trwa cały rok. Można powiedzieć, że preżynka dominikańska to jest tylko takie przypomnienie, do czego jesteśmy powołani do realizowania tego cały czas: bycie homowiatorami, bycie ludźmi w drodze. Którzy no, mają, różne są drogi, które Pan Bóg nam wytycza. E, no i gdzieś jakimś większym jakimś wielkim naszym zmaganiem w życiu jest rozumowanie tego, która z tych dróg jest właśnie nasza, ale tak naprawdę ta droga musi się pojawić. Nie ma czegoś takiego, że my stoimy w miejscu. To jest permanentny ruch. E, to wszystko płynie, można powiedzieć, pantarei i my też płyniemy, zmieniamy się. Ale, ale wielkim wyzwaniem dla nas, ludzi wierzących, jest to, właśnie, jakie drogi są drogami Pana Boga, e, i tak, żeby się nasze drogi stały się drogami. E, Nasze drogi były drogami Pana Boga. Ty masz na imię Janek, to prawda? Prawda. W jakiej idziesz grupie? Idę w grupie rodzinnej 2. Rodzinna dwa, A ile masz lat? Mam 10 lat. A ile razy byłeś na pielgrzymce? Byłem na pielgrzymce 11 razy. Jak to możliwe, że masz 10 lat i byłeś na pielgrzymce 11 razy? Ponieważ byłem w brzuchu matki. Wow! Dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Mam na imię Paweł, jestem bankowcem, mieszkam w Bibicach koło Krakowa. Mam na imię Wojtek, jestem z Krakowa, a na co dzień jestem wykładowcą akademickim. Mam na imię Ewelina, jestem z Krakowa i pracuję, na co dzień pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego. Nazywam się Kornel, jestem z Lublina, ale studiuję w Krakowie na Akademii Muzycznej i na Uniwersytecie Jagiellońskim, gitara i historia. Dla mnie największym problemem na pielgrzymce jest toaleta. Ja nie mam problemu z tym, że nie wiem, jest zimna woda czy twarda podłoga. Natomiast jest dla mnie problemem śmierdzący toj-toj albo toaleta w szkole, do której stoi kilkadziesiąt osób i którą czuć z daleka. No. To jest dla mnie największy problem, chyba największe, nie wiem, no, nie powiem wyrzeczenie, bo ja się tego nie wyrzekam, bo muszę tam w końcu wejść. Ale jest to dla mnie zdecydowanie najtrudniejsze. Chodzenie, pierwszy dzień jest na początku trudny, ale potem się przyzwyczajasz. Ale też te górki, jakby. Jak szliśmy w lesie, to one są trudne, ale jakby to pomaga, że wiem, że idę do Maryi? Też trochę takie psychiczne, że to jednak trwa. To też nie jest jeden dzień, to jest parę dni I, i też nie zawsze się chce po prostu. Czasem też ciało jakby odmowy posłuszeństwa i trzeba z tym walczyć po prostu. Najtrudniejsze to jest organizacja po prostu w takiej, w takiej podróży, gdzie mamy małego człowieka, który. Który on się nie zdecydował na to, żeby pójść, a wręcz przeciwnie, powiedział nam, że nie chce iść w pewnym momencie, jak już w, po, po jednym trudnym dniu. Natomiast my go zabraliśmy na tą drogę, żeby mu pokazać, czym dla nas jest życie wiarą. I najtrudniejsze jest to, żeby się zorganizować w taki sposób, żeby jemu zapewnić komfort, a jednocześnie przeżyć tą całą drogę. Grzymowanie w grupie rodzinnej jest trudne, bo. Tak, właśnie z żoną rozmawialiśmy, że to jest taki moment, kiedy nasze potrzeby zupełnie schodzą na drugi plan, i, i też musimy sobie poradzić z jakimś takim poczuciem straty, że nie wyciszymy się, że nie pójdziemy czasami na adorację, że nie będziemy w stanie odpocząć na zwykłym postoju. A z drugiej strony, ja, mając doświadczenie, że chodziłem już na pielgrzymki bez rodziny, kiedy byłem sam, kiedy dzieciaki były jeszcze małe, miałem taką, taki smutek w sercu po prostu, że nie jestem z nimi i taką tęsknotę. I teraz nawet, jeżeli jest ciężko, a chodzimy razem, to do doświadczenie też pomaga mi zauważyć ogromną wartość tego, że jestem z nimi i że możemy te chwile dzielić razem. Z punktu widzenia liturgicznego oczywiście zawsze największym wyzwaniem są msze polowe, czyli msza, którą mieliśmy w czarnej i msza, którą mieliśmy w poczesnej. Zawsze, jeżeli mamy msze w kościele, to jest trochę łatwiej, więc zdecydowanie Poczesna była największym wyzwaniem z punktu widzenia mojej pracy przy pielgrzymce, a mojej osobistej takiej drogi duchowej, no to co tu dużo mówić. W tym roku, dzięki temu, że mam pomocnika też w zakrystii, miałem okazję więcej przejść, dużo niż rok temu, bo on jeździł naszym liturgicznym samochodem. Ze całym tym sprzętem, który wozimy, także miałem okazję chociaż trochę doświadczyć tego słońca, tego bólu stóp i tego wszystkiego, z czym pielgrzymi się mierzą. Myślę, że dla mnie to jest też pewna podróż duchowa, bo może nie chciałbym. Tutaj mówić za dużo, ale idę też z pewną dużą intencją i, i wierzę, że te różne takie trudy, które my tutaj mamy jakoś, mogą wydać takie duchowe owoce. To jest walka od samego początku. Ja na każdym postu jestem gotowa wracać do domu. Tak mi wszystko boli. Każdy postój to jest, już nie wiem, co bardziej mnie boli. Czy łydki, czy kostki, czy kolana, czy ramiona. To jest, to jest konkretny trud, to jest konkretny wysiłek. Jeżeli idziesz przez trzy godziny w słońcu, to jedyne, czego chcesz, to, ty, to dojść już na to miejsce, położyć się i tak naprawdę, jak słyszysz gwizdki, które ci mówią, że masz wyjść, myślisz, no chyba żarty. To, e, to, jest, to jest mniej więcej to. To jest taki konkretny wysiłek. Ale mimo wszystko, gdy przychodzisz wieczorem i obmyślasz sobie swój plan, na to, jak ty teraz musisz szybko zadziałać, żeby się wykąpać, a, a dostajesz takie, dobra, dobra, spokojnie, ja się jednak o to zatroszczyłem. No to to jest doświadczenie konkretnej miłości, takiego ogromnego ukochania na koniec, e, więc tak, ja byłam gotowa codziennie wracać do domu, po każdym, po każdym etapie byłam gotowa po prostu wracać. Cześć, jestem Kamil, przyjechałem z Lipnicy Wielkiej na Orawie i jestem perkusistą. Hejka, jestem Julka, przyjechałam z Kobyla i na ogół zajmuję się muzyką. Cześć, nazywam się Paulina, przyjechałam z Walencji w Hiszpanii, a na co dzień jestem anestezjologiem. Mówimy, że Maryja jest jakimś wzorem w naszym naśladowaniu w pójściu za Jezusem. Czy umiałbyś wskazać jakiś taki element, na, na, który dla ciebie jest ważny? W e, Maryi to, co jest e, e, dla mnie niesamowite, czego myślę, że dlatego, że jest niesamowite, bo tego nie mam, że ona potrafiła e, doskonale słuchać, e, to była... Osoba o, o, o świetnym słuchu i o takiej umiejętności słuchania i spojrzenia na drugiego człowieka właśnie poprzez wsłuchanie y, y, się też w jego potrzeby i też zauważenie tych potrzeb. Jestem Ania, przyjechałam z Warszawy, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i studiuję psychoterapię. W trakcie pielgrzymki doświadczyliśmy różnych wydarzeń. Czy możesz dwa słowa opowiedzieć, bo właśnie to jest zaskakujące? Wczoraj byliśmy w poczesnej, dzisiaj wchodzimy do Częstochowy, właściwie już kończymy. To było bardzo zaskakujące, bo przychodzimy na jedno wielkie pole, takie zielone, a tam była scena na środku. To prawda, rzeczywiście co roku. Poczesna to jest taki punkt, w którym bardziej niż o chodzenie w pielgrzymce chodzi o spotkanie. Scena rzeczywiście jest co roku przygotowywana po to, żeby na niej odprawić Mszę Świętą. To przede wszystkim, a poza tym są inne atrakcje, koncerty, jakieś wystąpienia, konferencje. Rzeczywiście to jest szczere pole: tam nic nie ma, wszystko jest zbudowane. Dzień może wcześniej wieczorem, albo nawet tego samego dnia rano potem wszystko jest rozebrane. Także rzeczywiście to jest taki punkt pielgrzymki, my myślę, że mogę powiedzieć, charakterystyczny dla pielgrzymki dominikańskiej w Poczesnej. Powiedz mi proszę, ja tutaj jestem w Półczesnej na naszej przerwie pielgrzymkowej. Jakieś oklaski, krzyki, co tutaj się dzieje? No, mamy bardzo zacięty mecz. E, chyba siatkówki, to jest siatkówka. To jest z pewnością siatkówka nawet. E, jest to mecz pomiędzy e, braćmi Dominikanami, którzy sobie raczej dobrze nie radzą, ale Ojciec Prowincja tutaj pokazuje bardzo swoją mocną stronę. Jest w bardzo dobrej formie. Szkoda, że Państwo nie widzą tego, no kamer nie ma. Nie, jeszcze Ojciec Dawid kamer nie załatwił, ale jakby były kamery, to byście e, Państwo zobaczyli. Świetną formę Ojca Prowincja. To jest naprawdę niesamite, jak on świetną piłką odbija. Jeszcze mamy e, brata Łukasza, który jest też w tej formie, e, świetnie serwuje, świetnie oddaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj świeccy generalnie wymiękają, pomimo, że Dominikanie to ciekawe, się w ogóle nie zmieniają. Dominikanie cały czas w tej samym składzie są, to świec pomimo, że się zmieniają, cały czas przegrywają. Więc... Ja to ja powiem, bo dowiesz wiesz, jest tak, że Dominikanie generalnie nie są w stanie wykrzesać sobie jakiegoś poważnego składu. Ale jak to jest? Jest pielgrzymka, a tutaj jest środek meczu, to jest część jakiegoś eventu, trochę się czuję jak w jakimś normalnie parku na koncercie. No, prawie, prawie. Mamy olimpiadę, w sumie chyba końcówkę Olimpiady, ale to, co ciekawe, to nie jest element Olimpiady, która jest w Paryżu. W poczesnej mamy tak jakby taki taki posmaczek Olimpiady, ale to jest element lepszej Olimpiady, bo pielgrzymki to jest e, pielgrzymka jest to teraz mamy taką dłuższą przerwę od pielgrzymania na jasną górę. Jedną z wielu, które już mieliśmy, bardzo długich. Już w zasadzie niektórzy mówią, że my e, w zasadzie w razie w trakcie przerw pielgrzymujemy, a tak to stoimy. Czyli krótko mówiąc, świętujemy Świętego Jacka dzisiaj? Dokładnie, dzisiaj Świętego Jacka, dlatego ta przerwa jest jeszcze dłuższa. W sumie codziennie coś świętowaliśmy, dlatego te przerwy były coraz dłuższe. Tak w sumie raz było Ma Matki Bożej Kalwaryjskiej, to świętowaliśmy trzy godziny. Jak było innej Matki Bożej, to jeszcze dłużej świętowaliśmy, i tak z godziny na godzinę. A teraz Świętego Jacka świętujemy najdłużej widać dla Dominikanów, to jest najważniejsze. Cześć, ja jestem Gabi, idę z Krakowa, no i na co dzień jestem fizjoterapeutką. Cześć, jestem Szymek, pochodzę z Kościeliska, obecnie mieszkam w Krakowie, mam 38 lat, kończę aplikację adwokacką. Witam, nazywam się Marcin, dreptam sobie z Krakowa, jestem taksówkarzem. Powiedz mi proszę, najbardziej takie poruszające słowo, czy świadectwo, czy w ogóle to, co, co się wydarzyło w pielgrzymce, co było dla Ciebie najbardziej poruszające? Trudno jest mi znaleźć jedno konkretne świadectwo czy jedno konkretne słowo, które jakoś tak mocno zapadło, bo tu się dzieje bardzo dużo. Jest gigantyczne natężenie świadectw i, i, i różnych historii. Coś, co dla mnie dzisiaj może jest jakoś ważne, to jest to, jak ludzie się dzielą swoim doświadczeniem modlitwy czy doświadczeniem czytania Pisma Świętego. Coś, z czym ja się. Jakoś borykam ostatnio bardziej yy, i kiedy ludzie opowiadają, że ach, zaczynałem od pięciu minut, że sobie robiłem takie, że tak, mam pięć minut dziennie na medytację Pisma Świętego, no i okej, okay, może to jest mało, ale po tygodniu jest siedem, a potem dziesięć, a potem piętnaście i, i, i ktoś, kto jest ojcem dwójki, trójki dzieci idzie na pielgrzymkę z, z małymi dzieciakami i opowiada, że no, doszedł do tego, że już ma godzinę. I nie chodzi tu o to, żeby się licytować, nie, ile tego czasu ma być. Ale ja sobie czasem tak właśnie mówię, dobra, ja mam czwórkę dzieci i jestem usprawiedliwiony, że nie mogę znaleźć tego czasu. A to jest guzik prawda, to jest kwestia z, z mojego własnego ograniczenia, które na siebie, y, które, na, na które sobie pozwalam. I usłyszenie tego, że ktoś mówi, tak, ja też jestem obciążony pracą, obciążony rodziną i tak dalej, ale y, próbuję sobie tak ułożyć czas, żeby codziennie znaleźć chwilę na, na Pismo Święte. To jest coś, co, no, co do mnie trafia. Wiem, że to jest, to jest do mnie takie na dziś. Najfajniejsze było to, że jakby ludzie mnie wspierali, jakby się pytali. Też, czy mnie głowa nie boli, albo moja ciocia też mnie bardzo wspiera, wspiera i chciałabym ją pozdrowić. Obserwowanie mojego syna w tej drodze, który na początku. Na pod koniec pierwszego dnia w Rudawie stanął i powiedział nam prosto w twarz, że jak kiedykolwiek jeszcze będziemy chcieli pójść na pielgrzymkę, to on nie idzie i tupnął nogą. Natomiast już w myszkowie to był chłopak, który ganiał przez do późnej nocy z chłopakami, bawił się, a jak zasypiał, zaczynał śpiewać piosenkę, którą zawsze śpiewamy na wyjściu, o której ja nawet nie słyszałem, bo przez to, że pełnię funkcję technicznego, to nie wiem, co my śpiewamy na początku, a on wieczorem po prostu się kładzie i zaczyna to śpiewać to. Takim momentem, który tutaj jest, to przede wszystkim rozmowy. Myślę, że na każdej z pielgrzymek, na których byłem, był taki jeden moment rozmowy, czasami przypadkowej, czasami gdzieś wytęsknionej przeze mnie, ale zawsze te rozmowy były czymś takim, co co dawały mi po prostu też gdzieś inną perspektywę. Myślę, że w grupie rodzinnej generalnie ciężko jest słuchać słowa, i, i ciężko jest słuchać na przykład kazań na mszy albo, albo konferencji podczas drogi, ale też są takie momenty, kiedy po prostu jest jeden moment skupienia, i wtedy usłyszy się to ważne słowo, które po prostu się ma usłyszeć, i bardzo dobrze się je pamięta. Myślę, że moje najpiękniejsze doświadczenie to było kiedy wczoraj wyszło to słońce, kiedy tą mszę świętą zaczynaliśmy sprawować, bo naprawdę miałem duże obawy, jak to będzie, gdybyśmy musieli w dużym deszczu przeprowadzać mszę świętą. I naprawdę już dawno nie pamiętam kiedy z taką szczerością, ufnością, ale też bezradnością się zwróciłem, do niebez w takiej prośbie W sumie błachej, jaką jest pogoda, i czułem taką. Takie po prostu wysłuchanie, jak tata dzieciaka, któremu trochę pomoże. I to było dla mnie duże takie duchowe przeżycie i doświadczenie. Zwłaszcza, że pierwsze od dłuższego czasu tego typu. A drugie podejrzewam, że do jeszcze przed nami, bo wejście na jasną górę zawsze jakąś jedną tam łzę czy dwie wyciśnie. Pierwszego Dumikańskiego jest dla mnie taka namiastka nieba. I dobroć ludzi, która jest życzliwość, to jak uwielbiają Pana Boga, to jacy są szczerzy, transparentni, są przeźroczyści, można powiedzieć. Chrześcijaństwo to jest takie powołanie do bycia przeźroczystym. Tak, żeby być takim naczyniem, do, które tak naprawdę pokazuje obraz i podobieństwo Pana Boga. I to, ta ogrom życia, która jest w ludziach, to mnie po prostu urzeka, i, i pielgrzymka jest przestrzenią, która dla mnie jest na nieba. Chcieli być bardzo dużym narzekaczem, jeszcze w momencie, kiedy jest mi ciężko. I drugiego dnia, kiedy mi było bardzo ciężko, kiedy przeszliśmy już te wszystkie kilometry, ja się czułam bardzo zmęczona. Ja jestem w grupie namiotowej, więc my raczej nie dostajemy noclegów, i nagle dostajemy kartkę, gdzie mieliśmy napisane, że mamy nocleg. I na początku byłyśmy bardzo zszokowane. Ja muszę przyznać, że nie byłyśmy do końca ucieszone z tego noclegu, bo wiedziałyśmy, że musimy wziąć walizki, musimy wziąć rzeczy, że trzeba będzie pójść do kogoś. Dla mnie to od razu jest obciążenie, że ja będę musiała rano wstać, kogoś obudzić, ktoś tu będzie musiał e, się o mnie zatroszczyć, gdzie ja potrzebuję być samodzielna i nie chcę robić problemu. Trochę e, poczułyśmy się tak, jak e, ci Izraelici wychodzący. Z Egiptu, że jednak dobrze było w tym Egipcie, zostanie w tym Egipcie, my nie chcemy iść dalej. A tutaj e, poszłyśmy na ten nocleg, i okazało się, że przyszła pani, która powiedziała, że to jest dom, który ona nam udostępnia, bo to jest dom po jej teściu, że w kuchni mamy wszystko przygotowane, śniadanie ona nam zostawia klucze. I no tak, no i się poczułam trochę tak, jak e, ci Izraelici, którzy myśleli, że mają dobrze. I nie wiedzieli, że idą do tej ziemi, znaczy wiedzieli, że idą do tej ziemi obiecanej, ale mieli ten moment kryzysu. Jak ja miałam ten moment kryzysu, też chciałam zostać w tym, co, w tym, co miałam, w tym, co znałam, a jednak Pan Bóg przygotował zupełnie coś innego, zupełnie coś lepszego. E, zatroszczył się o wszystkie, wszystkie moje potrzeby. Jestem Szymon, pochodzę z Radomia, pracuję w KORPO. Cześć, jestem Ola, pochodzę z Poznania, idę w grupie rodzinnej pierwszej i studiuję w Poznaniu dyrygenturę oraz pedagogikę. Mam na imię Majka, przyjechałam z Krakowa, jestem psycholożką. Cześć, jestem Ola z Krakowa i pracuję w Instytucji Kultury. Cześć, jestem Karol, mam 17 lat i chodzę do liceum. Cześć, jestem Wiktoria, mam 20 lat i studiuję kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Dokąd zmierzasz, czego pragniesz, w którą stronę idziesz? Wiem, szeroko, ale to specjalnie takie szerokie, żebyś mógł się w czymś tam odnaleźć. Nie wiem, chciałbym po prostu trochę, może wypłynąć głębiej. Mam takie wrażenie, że, że na co dzień trochę się ślizgam z wiarą, z relacją z Panem Bogiem, czy też z żoną, z dziećmi. Mam takie poczucie, że tutaj dostaję dużo podpowiedzi. Dużo odpowiedzi, dużo czerpie z tego, co, co ludzie mówią, różne świadectwa swoje, nawet takie, które są potwierdzeniem tego, że hej, my mamy podobny problem. E, to nie jest tak, że jesteś jakiś wyjątkowy, bo ty masz z tym problem. My też z tym mamy problem. E, I usłyszenie tego e, to jest coś, co no, dodaje energii, to, co daje takiego bodźca, że okej, okay, to znaczy, że wiele osób się z tym boryka, ale wszyscy gdzieś dochodzą finalnie. No i tak, tak chciałbym dojść finalnie do tego, żeby być po prostu blisko z Bogiem. Kurczem, bardzo chciałam pomagać ludziom w przyszłości. Bardzo bym chciała e, realnie sprawiać, że ludzie mają lepsze życie. I za, jestem osobą, która ma bardzo dużo energii, robi bardzo dużo rzeczy różnych w życiu i, i chciałabym tą energię przynosić na innych. Cześć, jestem Gabi, y, mam 19 lat, y, studiuję medycynę w Lublinie. Cześć, jestem Aga, chodzę do liceum, uwielbiam taniec, śpiew i dzieci. Cześć, jestem Ola, chodzę do liceum, lubię śpiewać i ogólnie muzykę. Cześć, jestem Mateusz, skończyłem już liceum, jestem w grupie 19, a na noclegach śpię w namiocie indiańskim tipi. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzli zapraszam w przyszły czwartek.